Drodzy Państwo, w polskiej przestrzeni publicznej pojawiają się bardzo niepokojące głosy w ostatnich miesiącach pod hasłem rozdziału Kościoła od państwa, a przede wszystkim dotyczące zabrania rzekomych przywilejów, jakim się cieszy Kościół czy osoby wierzące w Polsce, nadmiernych przywilejów, czy finansowania Kościoła przez państwo. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, rozdział Kościoła od państwa istnieje w Polsce od bardzo wielu lat, a gwarantuje go i polska konstytucja, i konkordat, to jest nazwane wzajemną autonomią rzeczywistości politycznej i kościelnej. Jeżeli chodzi o finansowanie Kościoła przez państwo, to trzeba powiedzieć, że Kościół w Polsce bynajmniej nie jest finansowany przez państwo, jest finansowany przez wiernych. Każdy z państwa daje na tacę, czy daje ofiarę przy innych okazjach i z tego w 80% utrzymuje się Kościół. Natomiast są pewne dotacje państwowe na określone cele, na przykład opiekę duszpasterską w wojsku czy więziennictwie, które są absolutnie standardem światowym czy europejskim. W każdym demokratycznym kraju są kapelani w wojsku, są kapelani w więzieniach. To są bardzo potrzebne funkcje. Ci ludzie znajdują się w bardzo trudnych sytuacjach. Wszędzie to jest finansowane przez państwo. Drugim takim sektorem, zawsze finansowanym przez państwo, jest nauka religii w szkole. W krajach Unii Europejskiej, zaledwie w dwóch krajach nie ma religii w szkole, to jest Francja i Słowenia. Wszędzie ta religia jest albo obowiązkowa, albo dobrowolna, tak jak w Polsce. I oczywiście koszty religii w szkole to jest taki sam przedmiot jak geografia, biologia czy wychowanie fizyczne, ponosi system edukacji, a nie dodatkowe składki obywateli wierzących. Kolejną taką sprawą, niezmiernie ważną, jest równouprawnienie tych instytucji społecznych, które wyręczają państwo w wykonywaniu normalnych społecznych obowiązków państwa. A są to instytucje pozarządowe bądź kościelne i państwo, na przykład jak jest przez instytucję pozarządową prowadzony Dom Pomocy Społecznej czy inna podobna placówka, czy instytucję kościelną, do tego po prostu dopłaca, bowiem państwu to się zwyczajnie opłaca i taki jest standard w całej demokratycznej Europie. Więc zabranie tych środków, na przykład dawanie funduszy państwowych domowi społecznej, który jest prowadzony przez państwo, samorząd czy instytucję pozarządową nie mającej w nazwy katolicka, a katolickiej, nie byłoby po prostu dyskryminacją ludzi wierzących jakimś powrotem do PRL-u. A jeszcze trzeba powiedzieć, że w wielu krajach Europy Kościół ma bardzo potężne dotacje państwowe. W 5 krajach europejskich, na przykład w Grecji czy w Danii, po prostu duchowni dostają pensje państwowe. Tak samo jest w Czechach, na Słowacji i jeszcze w jakimś kraju. W innych z kolei krajach są ściągane przez państwo podatki. Na Kościół słynny podatek kościelny w Niemczech, który wynosi 9% zobowiązania podatkowego. Kościół otrzymuje olbrzymie pieniądze w ten sposób. Więc zachowajmy to, co mamy w Polsce, a nie wycofujmy nas ze standardów europejskich.